odgrywa ważną rolę w coachingu, w terapii, we wszystkich tych sytuacjach, kiedy zachodzi relacja między ludźmi. Ważne jest, żeby mieć kontakt z tymi uczuciami, kiedy rozmawiamy z klientem, pacjentem, żebym potrafił rozpoznać, co czuję i o tym mówić. Żebym potrafił o tym mówić. Ale ważne jest również, żeby klient, pacjent nawiązywał kontakt z tymi uczuciami i też o tym rozmawiał. W pracy raczej nie stosuję takich słów jak jesteś pobudzony, jesteś uśmiechnięty, cieszysz się. Częściej to określam, ucząc też w ten sposób rozpoznawania. Widzę, że twoje ruchy stały się wolniejsze. Co się dzieje? Widzę, że się uśmiewasz. Co czujesz? Przedstawię tobie teraz pierwsze z ćwiczeń, które dotyczą nawiązania kontaktu z własnymi uczuciami. Znajdź sobie spokojne, ciche miejsce i stwórz warunki do chwili skupienia. Zanim wykonasz ćwiczenie, proszę uważnie wysłuchaj instrukcji. Ćwiczenie pierwsze. Uczucia w kontakcie. Przez moment przyjrzyj się wybranej relacji z drugą osobą. Wybierz sobie osobę, z którą relacja budzi w tobie silne, negatywne emocje. Jeżeli masz taką gotowość, zamknij oczy. Zobacz osobę, która budzi w tobie wiele emocji. Gdzie jest, co jest ubrana, jakiej jest wielkości, czy coś mówi głośno, czy raczej jest cicho. Jeżeli słyszysz głos, jakie jest tempo tego głosu? Szybkie, wolne, a może przypomina tobie coś? Przypomina szept. Czy obraz, który widzisz, przypomina tobie bardziej zdjęcie, czy może film? Jakie widzisz kolory? Jaskrawe? Obraz czarno-biały, czy też tylko lekko przytłumione barwy? Zatrzymaj się teraz na chwilę. Określ natężenie emocji, które odczuwasz. W skali 1 najsłabsza, 10 ogromnie silna. Zapisz lub zapamiętaj tą wartość. Może to być na przykład lekka złość, czyli 2. Albo może być wściekłość, 10. Teraz zamknij oczy i przypomnij sobie szczegółowo sytuację, która budziła w tobie niepokój albo niechęć. Czy widzisz tę osobę, czy również siebie? Tak jakbyś patrzyła z zewnątrz. Czy ta osoba jest naturalnych rozmiarów, czy może jest większa od ciebie? Zwróć uwagę na to, jak patrzysz pamięci na daną sytuację. Czy widzisz to oczami obserwatora, czy też swoimi oczami? Z zewnątrz, tak jakby działo się to właśnie teraz? Z uwagą rozejrzyj się w swojej pamięci i spójrz na szczegóły. Co dzieje się z emocjami? I ponownie określ natężenie emocji w skali od 1 do 10. Zapamiętaj lub zapisz. Jeżeli patrzysz na sytuację swoimi oczami, to wyjdź teraz z siebie tak, by przyglądać się waszej relacji z zewnątrz. Tak jakbyś był obserwatorem. Zwróć uwagę na dźwięki. Jeżeli trwa jakaś rozmowa, to czy wasze głosy mają takie samo natężenie? A może różnią się czymś od siebie? Na przykład szybkością wypowiadanych słów, czy natężeniem? Czy postacie, które widzisz, są naturalnej wielkości, czy może jedna z nich jest wyższa niż w rzeczywistości? I teraz w swojej wyobraźni zbuduj ekran bądź scenę. Zrób tak, aby spojrzeć na to, co się działo okiem widza czy reżysera z zewnątrz. Możesz pobawić się głosem rozmówcy. Jeżeli był bardzo głośny, możesz go ściszyć. Jeżeli mówił bardzo szybko, możesz go zwolnić, tak jakbyś zwalniał czy zwalniała taśmę magnetofonową. Jeżeli był to film, zatrzymaj go i zrób z tego zdjęcie. Czarno-białe, szare. I teraz przyjrzyj się jeszcze raz sobie i relacji z tą osobą, z którą rozmawiasz. Co dzieje się z emocjami? Czy coś się w nich zmieniło? Na zakończenie tego ćwiczenia zanotuj sobie to wszystko, co zostało przed tobą odkryte. Zaznacz poziom emocji w skali od 1 do 10, 1 bardzo słaba, 10 ogromna. W kilku chwilach. Po pierwsze, kiedy przypominałaś sobie sytuację pełne emocji. Natężenie emocji
w momencie wejścia w wyobraźni w tą sytuację i patrzenie na nią swoimi oczami. Natężenie emocji, kiedy patrzyłeś, czy patrzyłaś na tą sytuację w roli widza, reżysera, czyli będąc jakby na zewnątrz, widząc siebie i drugą osobę. Już. Jeżeli zauważasz jakąś różnicę, to oznacza, że już rozumiesz znaczenie tak zwanej pozycji percepcyjnej. Mechanizm działania jest prosty. Im więcej emocji odczuwasz, tym bardziej jest prawdopodobne, że patrzysz na dane wydarzenie bądź daną osobę swoimi własnymi oczami. Jeżeli zmienisz perspektywę do roli widza czy reżysera, to sprawi, że natężenie emocji zmieni się. Najprawdopodobniej spadnie. Podobnie jest, kiedy zmienisz film w zdjęcie. Kiedy pobawisz się głosem, pobawisz się wzrostem, jeżeli dana osoba była od ciebie większa. Tak to jest, że to, co trwa i jest żywe emocjonalnie, prawdopodobnie będzie zawsze bardziej ruchome, bardziej nasycone barwami. Oczywiście nie twierdzę, że tak jest, ponieważ każdy z nas jest niepowtarzalny. Możemy mieć troszeczkę inne, osobiste mapy spostrzegania. Zwróć uwagę, jaka jest twoja mapa.